Witamy Państwa serdecznie. Seans psychologiczny w składzie Agata Wińska, Robert Wilczarek i nasi goście specjalni po specjalnym pokazie filmu Zimna Wojna, który zorganizowaliśmy dzięki uprzejmości producenta filmu Opus Film. Naszymi gośćmi są dzisiaj pan Michał Śliwkiewicz, który reprezentuje Opus Film, który zajmował się produkcją filmu i wyborem lokacji, miejsc do realizacji filmu, i pan doktor Andrzej Kompa, chociaż jak mówię pan doktor, a znamy się pół życia, to nie wiem, jaką konwencję przyjąć. Czy możemy po imieniu, panie doktorze Andrzeju, kochany? Tak, po imieniu. Dobrze, Andrzeju, w związku z tym wszyscy chyba będziemy po imieniu. I taką mamy konwencję podczas spotkań, które już trzeci sezon prowadzimy w Kinie Bodo, że pierwszą część rozmowy koncentrujemy na naszych gościach i na rozmowie o filmie, oczywiście w kontekście tego, czym się panowie w swojej pracy zawodowej zajmują, a w drugiej części chcemy również Państwu oddać głos, bo zawsze dyskusje po filmach, które wspólnie organizujemy tutaj w Kinie Bodo, są żywe. Zachęcamy do tego, żebyście mogli się Państwo później, oczywiście jeśli będzie taka chęć i wola, podzielić swoimi emocjami, spostrzeżeniami, zadać pytania też naszym gościom w kontekście tego, co Was w trakcie tej dyskusji, tudzież po zakończeniu filmu, zainteresowało. No my już przechodzimy do naszego spotkania. Aha, i zanim zaczniemy, to takie dwa krótkie quizy mamy dla Państwa też. Pierwszy quiz to po pierwsze, komu się film podobał, cokolwiek to oznacza. Ręka do góry. Tak sprawdzimy? Ok. Nie jest jednomyślnie, co mnie cieszy, bo nie chodzi o to, żeby w życiu było jednomyślnie i na sali kinowej też nie. A drugi quiz, kto uważa, że za tydzień będzie Oscar dla Idy? Ręka do góry. Przepraszam, czyli ja żyję przeszłością jeszcze, chociaż bohaterowie filmu tutaj też z przeszłości, po części historycznie, oczywiście dla, pewnie może dlatego nie było rąk w górze, dla Zimnej Wojny w związku z tym raz jeszcze ręka do góry. O, i już mamy 100%, 200% przyrostu, czyli okazuje się, że jednak właściwy tytuł filmu robi różnicę. No dobrze, przechodząc do filmu, zwykle zaczynam od tego, żeby naszych gości zapytać o co, o to, o czym w ogóle, panowie, dla was jest Zimna Wojna? Co was w tej historii jakoś uruchomiło z perspektywy tego, czym się być może też zawodowo zajmujecie? Pan doktor, w takim razie. Panie doktorze. Panie doktorze. Ja od razu muszę powiedzieć, że ja się nie zajmuję XX wiekiem, ani tym bardziej PRL-em, tylko Bizancjum. Nie jestem historykiem, w związku z tym, który ostatni raz to tyle, proszę Państwa, Ramos. Egzaminowany z XX wieku, kiedy studiowałem, a to było 15 lat temu. Natomiast no, jestem historykiem, nie wyprę się tego i myślę, że nie umiem już inaczej pojmować świata niż w takim porządku historycznym. Ale ten film dla mnie nie jest filmem o historii, tylko jest filmem o miłości, tęsknocie, o etapach pojawiania się i wygasania miłości, o niepogodzeniu człowieka ze światem, o niemożności znalezienia swojego miejsca w świecie i wreszcie niemożności znalezienia tego, co Grecy nazywali kairos, czyli tego właściwego momentu, tego konkretnego jednego momentu, w którym coś wyjdzie, coś się wydarzy, a nawet kiedy się łapie kairos, to może zniknąć. I ja dzisiaj, jeżeli będę się odwoływał do czegoś, nie będę się odwoływał do wielu wydarzeń historycznych, chociaż sobie nawet przygotowałem, mam małą ściągę. Nie robi wrażenia w porównaniu z waszymi kartkami, ale jest. Tam jest natomiast tylko duża ściąga. Dużo więcej odniesień widzę tutaj do literatury. Oczywiście, że to jest historyczne i każdy, kto kiedykolwiek się zainteresował na przykład powstaniem Mazowsza, choć życie małżeństwa Sygietyńskich jest zupełnie odmienne od życia Zuzanny i Wiktora, dostrzeże tutaj bardzo wiele interesujących porównań. Te wielkie ucieczki pomiędzy granicami żelaznej kurtyny są faktem, chociaż ona była bardzo trudna do przebycia, a w XX wieku wbrew pozorom kontrola nad obywatelem była już szczególnie mocno i dobrze rozpostarta. To wcale nie jest tak, że dzisiejszy świat cyfrowy popchnął to tak bardzo do przodu, jakby się nam wydawało. Oczywiście popchnął, ale nie aż tak. W każdym razie są faktem i takich historii z Polski i nie z Polski jest bardzo wiele. Pamiętam jeszcze tylko jedno zdanie powiem. Pamiętam, kiedy dyskutowaliśmy sobie w gronie mojego towarzystwa, nawet nie tyle historycznego, co towarzystwa z ulicznej opozycji, a to są często ludzie w ten czy inny sposób pokiereszowani przez PRL albo PRL-u w ten czy inny sposób doświadczający, to często słyszałem takie głosy: nie, to jest niemożliwe, ten film jest niehistoryczny, takie historie są
trudne do wyobrażenia, aż tyle razy w poprzek granicy. Rzeczywiście takie historie były bardzo rzadkie, ale dla mnie ten film w wystarczającym stopniu odzwierciedla realia historyczne, by być zrozumianym przez Polaka, docenionym przez Polaka, jaki by był kompletnie uniwersalny. Co najlepszym symbolem dla mnie bizantynisty jest ta cerkiew opuszczona z Pantokratorem, gdzieś w dziwnym miejscu zresztą umieszczonym w tej cerkwi, spozierającym jednym jeszcze okiem na parę bohaterów w dwóch częściach tego filmu, pierwszej i ostatniej, który tak łączy Zachód ze Wschodem. To jest dla mnie film uniwersalny i to jest bardziej film o miłości niż film o historii, choć może być dla wielu widzów początkiem poszukiwań historycznych. A jakieś musieliśmy znać uzasadnienie, żebyś dał się tu zaprosić. Tak? W związku z tym uzasadnienie, że chcemy historyka na sali, było najbardziej banalnym, a jak mówisz, że film o miłości, to na pewno się będziemy dzisiaj do tego jeszcze odwoływać. Panie Michale, ponawiamy pytanie. Czym jest ten film dla mnie, tak? Z twojej perspektywy, tak, co on uruchamia, albo jak ty to widzisz jako producent też, tak? Nie, producent. Dobrze, nie, dobrze, nie, nie. Drugi kierownik produkcji od obiektów zdjęciowych, więc to jest zupełnie inna pozycja. No, nie wiem, trudno mi powiedzieć, no ten film dla mnie to półtora roku życia, bo tyle spędziłem przy tym filmie, między innymi, a po przeczytaniu scenariusza, jak miałem powiedzieć komuś, o czym jest film, nie mówiąc wiele tak naprawdę, bo na początku oczywiście wszystko jest tajemnicą, to użyłem takiej formuły, że to jest film o życiu, film o dwójce ludzi, którzy bez siebie żyć nie mogą, a jak są ze sobą, to też różowo nie jest. Mm-hmm. I tak ten film zawsze odbieram. No proszę, jak różne panowie macie te... Na tej zasadzie, aczkolwiek zdania. Ja znam scenariusz pierwotny i no, może wiele się nie różni, ale są momenty, których w filmie nie ma i gdzieś może dlatego go też trochę inaczej odbieram. Są momenty, których w filmie nie ma. Tak, no tych momentów jest sporo. Tak na ile się dasz pociągnąć za język. Aczkolwiek nie, aż tak nie odbiega, ale gdzieś tam te postacie były może trochę inaczej prowadzone na początek. Dziękuję. No tak, no więc tak to bym, że tak powiem, wziął. To możemy dorzucimy też swoje psychologiczne dwa zdania na ten temat. O czym dla nas jest ten film? Agata? Na pewno o miłości, ale dla mnie też o takiej bardzo trudnej sztuce wyborów. W bardzo też takim trudnym no, właśnie momencie historycznym i w ogóle o takiej... dla mnie to jest taki film... taka trochę tragedię antyczną widzimy. To są zawsze dla mnie najbardziej interesujące filmy, to zawsze podkreślam. Czyli taki wybór, który jest wyborem o tyle tragicznym, że nie ma dobrego rozwiązania. I to jest dla mnie... Dla mnie ten film jest, zresztą ruchomy obraz film jest taką historią, w której ktoś opowiada w inny sposób historie, które znamy, bo dla mnie ten film jest absolutnie uniwersalną opowieścią i dla mnie jest opowieścią o tym, że życie samo w sobie jest paradoksem, bo tak jak powiedziałeś, to są osoby, które żyć bez siebie nie mogą, jednocześnie żyć ze sobą nie potrafią, w czasach, w których reprezentant bezpieki na paryskiej ziemi przekonuje kogoś, kto ojczyznę kocha, do tego, że jednak jej nie kocha. Że najbliższą osobą może być ktoś, kto na kogoś donosi i jednocześnie wywoływać tak skrajne emocje, że nie można być u siebie, jednocześnie nie można być również za granicą, stojąc gdzieś pomiędzy. W tym sensie dla mnie jest ten film taką alegorią tego, że życie jest paradoksem samym w sobie. To tak. Ale też opowiem tego, co powiedziałeś, że też dla mnie to jest taki film, że to jest taki rodzaj miłości, ja tak przynajmniej zobaczyłam w tym filmie, która właśnie opiera się na tęsknocie, ale kiedy przychodzi realne życie, to oni jakoś sobie z tym nie umieją poradzić. Tak? I jak przychodzą te koszty, które oni musieli też ponieść. Nie? Nawet tytuł Zimna wojna, no to jest przecież gra słów, bo ją można rozpatrywać na kilku co najmniej płaszczyznach, tak? Wojna sama w sobie buduje takie skojarzenia, przynajmniej u mnie, że wojna sama w sobie jest tyglem pewnych konfliktów, a jednocześnie, no to jak może być zimna? Oczywiście historycznie ten wymiar zimnej wojny to być może ty się już powinieneś powiedzieć mnie, ja się nie czuję na siłach, tak? Ale też wojna pomiędzy dwojgiem ludzi, tam jest taka scena, która dla mnie jest też znacząca, jak siedzą na tym strychu z pięknym widokiem na Paryż w tle i już mają tą codzienność, o którą zabiegali, nie mogąc być ze sobą w innych realiach i się okazuje, że nie mogą na tej samej ziemi ze sobą wytrzymać i toczą pewne boje, których jakimś rodzajem takiej symbolicznej ekspresji jest rozmowa o tłumaczeniu pieśni, która jest też symbolem całego filmu i wokół motyw pieśni powraca. Tak,
To się zgadzałem. Ja bym chciała zapytać o to, jak się wybiera takie lokacje, ale pod kątem bardziej klimatu, który ma oddać ten film, właśnie emocji. No my tutaj jako sens psychologiczny na emocjach się koncentrujemy. I o tym nikt nie ostrzegł. Jak przychodziłem. No i wiesz, jak, czy ty znasz wiesz, jakąś właśnie wizję reżysera, czy wy o tym rozmawiacie i jak ty szukasz, wiesz, żeby oddać to, co chciał powiedzieć reżyser i tych emocji. Znaczy no tak, zaczynam od przeczytania scenariusza, a potem mam spotkanie z reżyserem, ze scenografem, dwójką scenografów, w zależności ile osób się tym zajmuje i wtedy, że tak powiem, przedstawiają mi wizję, jakie oni mają na te obiekty. Oczywiście przy takiej historii sporo ze scenariusza wychodzi, tak? Bo to są jakieś specyficzne opisane miejsca. Ten początek, gdzie jesteśmy, nie wiem, Łękowszczyzna na przykład, tam była wymieniona Łękowszczyzna, gdzieś te wioski, które przestają istnieć, zanikają. Potem przechodzimy do tego Mazowsza, pałacyku, poprzez Polskę, Paryż, Berlin, Jugosławię, więc gdzieś historycznie te miejsca są znane, więc wiemy, czego mniej więcej szukać. No ale oczywiście przedstawione to jest w jakim stopniu przez reżysera i scenografię, w jakim stopniu oni chcą to odnieść, tak? Jak bardzo te wioski mają być nieistniejące, już prawie zanikające. No oczywiście też realia i możliwości w naszym kraju, czy gdziekolwiek się kręci taki film, dużo wpływają na to. Tak? Też jest tak, na przykład jak Ida była kręcona dość statycznie, to było powiedziane na dzień dobry, że te kadry mają być jednak ruchome, że oni chcą pokazać ten świat za zimnego, że to nie może być jedna chata i jesteśmy w danym miejscu, tylko żeby była możliwość ruchu tej kamery i pokazania tego wszystkiego. Mhm. No ale właśnie w takich rozmowach oprócz, wiesz, takiego, tak jak mówisz, że to ma być albo konkretne miejsce, albo że to ma być ruchome, to jakbyś troszkę zdradził ten kontekst właśnie rozmawiania na przykład o takim klimacie emocjonalnym. Czy jak to słowem oddać obraz? Ja też pytam o to dlatego, że pod kątem lokacji jest dla mnie też taka jedna ze scen, jak stoi sobie postać Tomasza Kota z Agatą Kuleszą i dopiero w trakcie sceny dowiadujemy się, że to nie jest lustro. Tak głębia te wielkie ściany z lustrem, że też dla mnie jest taką pod kątem obrazu i w ogóle wyboru sposobu opowiadania o tym, żeby oczami bohaterów spojrzeć na to, na co oni patrzą, tak? Z tym, bo to lustro tworzy tą głębię. Jak się oddaje taką potrzebę pokazania, patrzenia z czyjejś perspektywy za pomocą obrazu? Jak to już nie, myślę, że na samym początku to jednak jest taka ogólna rozmowa o tym, o czym ma być film, jakie obiekty tam mają być, wyglądać, co chcą pokazać twórcy. I w tym momencie ja zaczynam je szukać. W momencie, kiedy zaczynam znajdować poszczególne rzeczy, pojedyncze, trochę więcej, trochę więcej. No bo zawsze, jeżeli mam obiekt, to powinienem przedstawić, nie wiem, jak mam drogę polną czy chatę. To nie jest to jedna chata, to musi być kilka do wyboru, tak? Tak samo teatr właśnie, o którym jest mowa, tak? To musiał być teatr, zaraz to był chyba Teatr Polski, jeśli dobrze pamiętam, oryginalnie w scenariuszu. No Teatr Polski w Warszawie już inaczej trochę wygląda. Więc został znaleziony ten teatr i przy oglądaniu tego powstała ta scena. To lustro tam wisiało też. Aha, pewnym, tak. Tej sceny więc, jako takiej nie było w scenariuszu. Znaczy scena była w scenariuszu, była w scenariuszu, było to wszystko, tylko po prostu samo pokazanie. No prawdopodobnie jakby nie było tego lustra tam, nie stworzyłoby to okoliczności. To byłoby wstawione, tak. Jeśli dobrze pamiętam, ono tam istniało i byłoby wstawione, więc... Ale no, aż takich dokładnych szczegółów to nie otrzymuję. To by było nie do znalezienia. To jednak obiekt jest jakąś tam drogą wyjścia do tego i to, co mają w głowie reżyser, operator i scenograf, to oni, że tak powiem, już pracują wtedy na obiekcie, który dostają. Oczywiście mogą powiedzieć, że to nie to do końca, że powinno być, nie wiem, symboliczne drzewo albo więcej domów, albo coś i szukamy dalej. Ale w momencie, kiedy to widzą, to, że tak powiem, oni już między sobą ustalają to wszystko, tak? To bardziej wtedy Paweł, reżyser ze scenografią, ustalają z operatorem, co chcą oddać, jak to oddać, co zrobić z tą materią, którą ja, że tak powiem, znalazłem i przedstawiam. No, to jeśli będziesz mieć tylko okazję rozmowy z twórcami, mówię o scenarzyście i reżyserze w jednym sobie,
ta scena dla mnie to jest majstersztyk. Jakby patrzenie oczyma bohatera, których nie widzimy, nie siedzimy od środka. Lustro daje taką przestrzeń, w której można zobaczyć to, co widzi druga strona i przeżyć te emocje, które oni wyrażają, w zasadzie nie mówiąc o nich, tak? Tylko patrząc na to, co widzimy z perspektywy głębi lustra. Jak to, tylko mi się uda, przekażę. No, okej, okay, to takie ukłony. A wracając też do kwestii tego, Andrzeju, co ty zasygnalizowałeś, takiej paraleli pomiędzy przeszłością a teraźniejszością i taki wymiar uniwersalny filmu, który zasygnalizowałeś też, tak? Że jest to dla ciebie przede wszystkim film o miłości. To dla ciebie ta uniwersalność filmu z perspektywy człowieka, który zajmuje się historią, powiedziałeś, ok, inna epoka, jesteśmy w XX wieku. Jakie widzisz połączenia, patrząc na historię z perspektywy pewnych dużych cykli, które film być może pokazuje? Pod pewnymi względami cały czas jesteśmy w XX wieku. Natomiast na historyczność tego filmu można popatrzeć, i teraz ja się wypowiadam jako laik, jako widz po prostu, można popatrzeć w kilku planach. No bo dla widza polskiego i niepolskiego, moim zdaniem, zupełnie wystarczający powinien być ten szkielet dat, nałożony zresztą bardzo wyraźnie dla orientacji audytoriów, z tym, co jest pokazane. Te sceny są z punktu widzenia historycznego bardzo prawdopodobne. Znaczy, samo zachowanie dyrektora, kierownika administracyjnego, albo ta pogadanka, którą wygłasza przed dworem obszarników, to jest w wystarczającym stopniu wiarygodne, żeby ktoś, kto jest koneserem literatury pięknej sztuki i filmu, mógł powiedzieć, to wystarczy, nawet jeżeli jest historykiem. To znaczy, jeżeli dalej zacznie się czepiać szczegółów, to oczywiście tak jak kiedyś czepiano się w moim rodzimym instytucie wysokości wielkości kłosów zboża w potopie, można uprawiać takie dyskusje. Jest pytanie, czy to do czegoś prowadzi. W naszym wewnętrznym kręgu historyków tak, oczywiście. Natomiast w dobie tak niehistorycznych scenariuszy historycznych, tego rodzaju film, dla którego moim zdaniem historia jest tłem, a nie osią, jest zupełnie okej, w zupełności wystarczy. Mnie się bardzo przypomina, jeśli chodzi o taki ścisły plan historyczny, przypominają mi się jednak dzieje Mazowsza, czyli Mazurka, tutaj, jak się chyba ten zespół nazywa. Co prawda, tak jak mówiłem, historia Sygietyńskich jest trochę inna. Sygietyńskiemu, który był w Warszawie w czasie wojny, przyszło do głowy tworzenie zespołu ludowego jeszcze w czasie wojny. To nie był, oczywiście to spotkało się z właściwym okresem, właściwym odzewem, kiedy przyszła władza ludowa, no bo oczywiście to miało być właśnie tak, że ta twórczość teraz miała być szczególnie wyświetlona i pokazana, jako ta twórczość niewolników teraz wyzwolonych. I oczywiście to też jest tak, że Mazowsze miało i piosenkę dla Stalina specjalnie napisaną, i pieśń o partii, i pieśń o Bierucie, które były wykonywane w latach 50. A jednocześnie Tadeusz Sygietyński, jego żona Mira Zimińska-Sygietyńska, która po jego śmierci naturalnej z choroby w roku 55, przez 40 lat później prowadziła Mazowsze, nominalnie aż do swojej śmierci w 97 roku. Widać tam ich rzeczywiste zainteresowanie tą twórczością, najpierw Mazowsza i okolic, a potem właściwie całą Polską w jej różnych etnograficznych ludotwórczych aspektach. Nie wiem, na ile ten dwór jest podobny do Karolina pod Warszawą, które było siedzibą, ale sam sposób rekrutacji i pięknie pokazana, właściwie będąca hołdem dla etnografów polskich, pierwsza część filmu. Nie wiem, czy hołdem zamierzonym, czy niezamierzonym. Dla mnie to jest bardzo ważna scena, kiedy jeżdżą i nagrywają, słuchają. Oni rzeczywiście tak robili. To znaczy, Sygietyński spisywał utwory, Zimińska-Sygietyńska przetrząsała szafy w poszukiwaniu strojów, oryginalnych strojów ludowych. To się rzeczywiście działo od roku 1948. Istotnie pojechali do Moskwy, istotnie w 1954 roku byli w Paryżu. Więc ten plan historyczny tutaj jest. Ale w takim bardzo szerokim planie historycznym, na którym, czy planie kultury światowej, europejskiej, w który ja bym chciał bardziej wpisać ten film, no to ja tu widzę jeszcze bardziej nawiązanie do romansów antycznych, niekoniecznie tylko tragedii, chociaż też oczywiście, ale romansów antycznych i bizantyńskich, od, nie wiem, takich
jak Daphnis i Chloe, aż pod Jenisa Akritasa, Beltandrosa i Chryzancy. Dwoje bohaterów. To jest miłość i uczucie, która przekracza rasę, klasę i władzę. To znaczy, nie bez kozery, prości Grecy, prości Rzymianie, prości Bizantyńczycy zachwycają się opowieściami o książętach i moim zdaniem, może to jest ahistoryczne, bo nie mogę użyć metod, żeby to sprawdzić, wczuwają się. No to dlatego pod Igenisie Akritasie pozostała tak ogromna liczba prostych greckich piosenek ludowych śpiewanych przez 1000 lat. I zawsze jest, czy prawie zawsze, dwoje bohaterów mogą się różnić wiekiem, mogą się różnić pochodzeniem społecznym, którzy kochają się albo od razu, albo prawie od razu. No w tych wersjach ludowych właściwie od razu, ale tu też prawie od razu. Po czym napotykają na cały świat niedogodności i przeszkód. Mogą być rozdzieleni, a mogą tylko być nawet w tym samym miejscu czy w tym samym rejonie, ale rozdziela ich wola rodziców, sytuacja, po czym gdzieś tam się schodzą. I to, co nasz postegzystencjalny świat wyróżnia, to jest to, że tam najczęściej jest happy end. U nas często już w tej chwili nie ma happy endu. W komediach romantycznych to jest happy end, nie? W komediach, tak. Tak, też potrzebuję. Jeszcze pewnie trzeba było porozmawiać trochę o samej dramaturgii i konstrukcji filmu, bo im jest bardziej trudno w procesie tego, co się dzieje między bohaterami, tym bardziej happy endowo powinno się skończyć, tak? I odwrotnie, im jest bardziej przyjemnie, tym trudniej powinno być na końcu, żeby to było z perspektywy widza na srebrnym ekranie. Jeszcze zależy, co uznamy za happy end. Natomiast trochę cię tutaj, Andrzej, jeszcze przytrzymam, dlatego że to, o czym zacząłeś mówić w moim odczuciu, w moim odbiorze, to jest też mówienie o tym, na ile film, pomimo tego, że jest artystyczną interpretacją twórców, oddaje w sposób wiarygodny jakieś realia. A więc w moim pytaniu o uniwersalizm, tu ci jeszcze troszeczkę chcę przytrzymać, chodzi mi bardziej o kwestię patrzenia z perspektywy pracy historyka, jakie motywy polityczne, społeczne, pokazane poprzez pewne dekoracje i sytuacje są uniwersalne pomiędzy tymi latami, które oglądamy na filmie, a dzisiejszymi czasami. Jakie widzisz? Znaczy, tu znów będzie musiał się odezwać historyk sensu largo, bo oczywiście jest przestrzeń faktograficzna, ale jest też przestrzeń pewnych ogólnych spostrzeżeń, od których historyk nie ucieka. Historyk nie zajmuje się tylko, tak jak w jednej z reklam środka na pamięć, datami, władcami i królami, tylko zajmuje się też na przykład takimi problemami jak emigracja, migracja, imigracja albo wykorzenienie. Coś, co jest tą jedną z najważniejszych, największych przeszkód, na którą akurat ci bohaterowie napotykają. Obok wykształcenia, pewnie kompetencji społecznych, różnicy wieku, to wszystko są elementy, które tutaj w jakiś sposób muszą ważyć. One są uniwersalne, w tym sensie, że tutaj mamy film nakręcony przez Polaka, bardzo polski, jednocześnie bardzo uniwersalny, a jestem akurat, to przypadek zupełny, bo nie wziąłem tej książki do ręki w ogóle w związku z tym, że już widziałem Zimną wojnę, się nią zachwyciłem, kiedy ją widziałem w kinie. Jestem po lekturze... W innym kinie. Jestem po lekturze Szelmost niegrzesznej dziewczynki, Perugieńczyka Vargas Llosy, gdzie właściwie tego rodzaju problem jest rozstrzelony pomiędzy dziecięctwo obojga bohaterów i ich starość. Też można dyskutować, czy tam jest happy end, czy nie. Bohaterka główna, która, no co tu dużo kryć, mniej kocha, ale też z bardzo różnych powodów, albo i momentami, czy przed całymi obszarami życia, okresami życia, nie kocha bohatera, który pozostaje jej w ten czy inny sposób bardzo głęboko wierny, która wraca do niego i widzą się i gonią się też po świecie, czy w tej tragedii, czy w tych romansach antycznych, czy średniowiecznych po całym świecie, po czym opuszczają, po czym stykają się ze sobą przypadkiem. I tam to jest rozciągnięte na kilkadziesiąt lat. Peruwiański noblista, piszący z perspektywy latynoamerykańskiej, z tymi samymi czy innymi przemyśleniami na temat miłości romantycznej, jej niepotrzeby, jej realności bądź nierealności. Gdy idzie o kwestie takie, które powinny historykowi dać w tym planie historycznym, powinny być takim puszczeniem oka, dla mnie było ich wystarczająco dużo. Spotkanie w Jugosławii z tym, jak ono się toczy, jest bardzo prawdopodobne. To znaczy Jugosławia i Finlandia to powinny być jeszcze mógłbym pewnie wymienić jakieś 2-3 inne miejsca tego rodzaju. Są akurat takimi przestrzeniami przesączania w różnych okresach przez żelazną kurtynę.
jest to do wyobrażenia. Z drugiej strony może nie tak bardzo jest położony na to nacisk w filmie, ale widać klimat poodwilżowy po 1956 roku. Także jest oddany w taki sposób, że historyk powie, a może taki niewymagający historyk jak ja powie, okej, ja to kupuję, więc ja to kupiłem. Okej. Okay. Mhm. A chciałam Cię zapytać jeszcze właśnie, bo powiedziałeś o tym, że byłeś zachwycony Zimną wojną, jak pierwszy raz widziałeś. Co kupiłeś w ogóle w tym filmie? Już tak poza, wiesz, poza, bo tak Cię Robert przedstawił, że też o czym jest ten film z punktu widzenia, wiesz, Twojego zawodu, ale tak, tak wiesz, jak siadasz, Andrzej, nie historyk, to co cię jakoś tak... Po prostu jesteś w swoich, zresztą to możesz... Jak jestem wśród swoich, to ja powiem w takim razie, że zrobiłem po filmie. Było dosyć ciepło jeszcze, usiadłem sobie na Placu Wolności z zimną wiśniówką i gorącą herbatą i tak sobie z papierosem dumałem trzy kwadranse nad tym filmem, co mnie właśnie ujęło. Od mnóstwie rzeczy, od swojego własnego życia, poprzez to, jak można pokazać historię oszczędnymi środkami, czy gdyby ten film był w kolorze, czy byłby tak samo ujmujący, i potrzebie pokazywania retro, bo nie wiem, czy to wypowiem się teraz profesjonalnie, czy nie, dla mnie pokazywanie filmów w czerni i bieli jest pewnym zabiegiem retro, który dodatkowo dla takiego widza jak ja wyostrza emocje. Myślałem też, nie ukrywam, o tym, jak wiele jeszcze z polskiej historii można by wyciągnąć znakomitych rzeczy, albo bezpośrednich, bazując na wydarzeniach, ludziach, procesach, zdarzeniach, albo inspirując się jedynie bardzo luźnie. I jak wielki, a zmarnowany potencjał jest przed polskim kinem historycznym albo historyzującym. On jest zmarnowany totalnie od wielu, wielu lat. Częściowo przez indolencję, przepraszam, to powiem, środowisk twórczych. Przez to, że właściwie w całej Europie w tej chwili trudno jest pokazać film historyczny, który byłby wiarygodnie odzwierciedlał historię, a przynajmniej wiarygodnie odgrywał historię. Chciałbym dokończyć, ale jednak przede wszystkim przez to, że skupiamy się wyłącznie na filmach związanych z polityką historyczną, bo marnujemy świetne tematy. Więc myślałem przeszedł o mnóstwie różnych rzeczy. O Koronie Królów też myślałem. Jak mówisz o takim punkcie odniesienia takiej wiarygodności historycznej, żeby też mówić na jakichś konkretach, to jaki dla Ciebie film, z tych, które oglądałeś, jest dla Ciebie takim punktem odniesienia, do którego twórcy z perspektywy historycznej mogliby dążyć? Tak? Przykładowo. Dużo, to znaczy są takie filmy, w których polskie na przykład... Polskie są takie, istnieją dla Ciebie jako historyka? Śmierć prezydenta. Okay. Śmierć prezydenta, mimo całego bagażu ideologicznego PRL-owskiego, opadającej śmierci Narutowicza po dokładnej kwerendzie, ze świetnie co do minuty właściwie odtworzonymi przynajmniej niektórymi zdarzeniami. Ale na przykład ja jako historyk, i to historyk zajmujący tu się moją epoką, mogę powiedzieć, że serial HBO Rzym, w którym na przykład kompletnie scenarzyści nie trzymali się historii, nawet tam, gdzie nie mówimy tu o Pullonie czy Borenusie, czyli tych głównych bohaterach, którzy się na kartach historii pojawiają w jednej linijce u Cezara, czy tam w trzech linijkach, ale tam, gdzie jest mowa o Cezarze czy Oktawianie. To jest, kompletnie się nie trzymano tego scenariusza, który napisała historia. A jednak oglądając ten film, czy ten serial, myślałem sobie, kurczę, jak to jest świetnie stworzone, jak wspaniale są pokazane sceny i jak wspaniale jest pokazana scenografia, procesy zachowania. Szkoda tylko właśnie, że tam, gdzie można było się pokusić o to, by zostawić historię taką, jaka ona była, to zmieniono. Ale to nie jest też coś złego, dlatego że może kogoś zachęci taki film do obejrzenia historii, skonfrontowania ze źródłami, co znowuż przyciąga do tamtej, czy ożywia w nas znowuż tamtą rzeczywistość historyczną. Więc dla mnie może być film albo bardzo wiarygodny, bo jest taki ściśle trzymający się, przepraszam, realiów, albo taki, który jest tylko bazujący, ale jest... Ten film bym chętnie też dodał. Nie wiem, czy mnie dwudziestowiecznicy nie zabiją, że to mówię, ale ja bym ten film dodał także do tego swojego kanonu. Jeżeli to jest historia miłosna na tle historycznym, to tło historyczne dla mnie jest wystarczająco wiarygodne, rzetelne i przekonywające przede wszystkim. To pytaniem o kwestię punktu odniesienia uruchomiliśmy dwa inicjatywy, ale mówiłeś o tym, co Ciebie uruchomiło w odniesieniu do pytania Agaty w tym filmie. I tu uruchomiliśmy dygresję, więc możemy wrócić również do tego głównego wątku. I zaraz też, Michał, mam przynajmniej ja dla Ciebie również pewne pytania, ale to... Ale o co konkretnie? Co się uruchomiło? Co Cię uruchomiło i zacząłeś mówić o kwestiach właśnie związanych z uniwersalnością tego filmu? Z twojej perspektywy.
Myślę, że ja niewiele już tu dodam do tego, co jest leitmotywem mojej wypowiedzi. To znaczy, ten film potrafi zrozumieć zarówno Polak, obojętnie czy docenia Mazowsze, czy nie, bo Mazowsze jest w pewnej części wytworem PRL-u, a PRL jednocześnie zabił polski folklor. My go gdzieś tam szukamy w tej chwili pokątnie, odnajdujemy kapelę ze wsi Warszawa albo Struga i jego monodię polską. Natomiast w tej chwili mało kto z nas szuka. Jeżeli ktoś z nas lubi etno albo folk, to raczej będzie szedł w kierunku czegoś tęsknego, celtyckiego, a jesteśmy odcięci właściwie od tego korzenia i dworu i czworaków, wbrew temu, jak się często do niego przypisujemy. I to już nas po prostu nie porusza. Przecież to wraca, wiesz, jakoś jest trochę wraca ta moda. Może dzięki temu, że już jest tak daleko od PRL-u, ale... Albo może dzięki temu, że już się nasyciliśmy tym, co dostaliśmy przez otwarte granice i w związku nie z tym z perspektywy możemy zacząć wracać też refleksyjnie do tego... A to bym chętnie zapolemizował. Jest... No to świetnie, dlatego, że to zaraz nam się drugi wątek otworzy. To nigdy nie działa tak, że raz to, raz to. To zawsze, wpływa równolegle. Ale to, co jest największym uniwersalizmem tego filmu, to jest to, że ja potrafię przypisać to swojemu własnemu życiu i swoim różnym przejściom. Bardziej uczuciowym niż historycznym, bo ja się urodziłem w 80 roku. Ale myślę, że tak samo byłby w stanie to przypisać ktoś, kto to ogląda w Ameryce Północnej, Południowej, w Australii, czy nie wiem, w Lizbonie. To Michał... Tak, ja chciałam, ponieważ w swojej wypowiedzi, że pojawił się plac wolności, to ja chciałam Michała zapytać, ponieważ tutaj część planów to Łódź, prawda? Gdybyś troszkę o tym opowiedział. No, tutaj to jest chyba duża większość planów. To jest Łódzkie, powiedzmy Łódzkie województwo, tak? Bo pałac w Białaczowie to jest Opoczyńskie, Opoczno, więc tam dużo scen było, ale cały Paryż to jest poza zewnętrzami. Tak? No właśnie. Ulice typowo są paryskie, wszystkie wnętrza, które... Oczywiście, że łódzkie ulice są typowo paryskimi ulicami. To... Nie, ulice były w Paryżu. Ulice były w Paryżu, aczkolwiek Moniuszki by, myślę, spełniłoby swoje zadanie, jakby miało udać Paryż, ale wszystkie wnętrza, tak, paryskie są kręcone tutaj. Wszystkie wnętrza berlińskie były kręcone w Łodzi. Już nie po raz pierwszy. Pomiędzy słowami Uszuli Antoniak, Berlin też grała Łódź. Tak, też grała Łódź, tak. Przed akurat nie weszło do filmu, ale wnętrze. Radio Łódź, kamienica na rogu Kościuszki i Zielonej, kamienica Panusza tak zwana, Uniwersytet, Wydział Filologiczny, był budynek, który kiedyś był Wydziałem chyba Filologii na Moniuszki. Tak więc tak. Było po prostu ten paryski stryk właśnie, który tam się mieści. Tak. A tak, konsulat i ministerstwo. Ten sam ile tego Paryża do tej naszej łódzkiej duszy musieliście dodać jakimiś zabiegami? A i Grand Hotel, no tak, tylko Grand Hotelu i też ten teatr Grand Hotelu. Łuner też by się udało, tak. Tak, więc Łuner zagrał, że tak powiem. Muszę tutaj, a Kościół to... Cerkiew? Tak. Cerkiew to jest Kniazie Tomaszu Lubelski. Czyli to już tam wschód. Tak jak był bez mała, no poza tam dodaniem ikonostasu, kawałka i troszkę freski były wzmocnione w niektórych miejscach, bo to jest cerkiew, która była zbombardowana jeszcze chyba w 1943 albo 1944. Więc tego dachu tam nie ma już od 70 lat. Więc one nieco wyblakły, były trochę jakby wzmacniane. Oczywiście przy konsultacjach z popem, z osobami, które się tym zajmują. Ale tak, Łódź... Ile trzeba dodać środkami wyrazu filmowymi Paryża do Łodzi? Ile z Paryża w Łodzi? Tak, mieliście startować, ile trzeba było dodawać? Tak, możesz coś nam tutaj powiedzieć. Znaczy powiem tak, no, na Traugutta, no to tam ta przeciwna ściana była cała zrobiona, tak, bo tam jednak był chyba, nie pamiętam, czy któryś z barów. Całe wnętrze kawiarni było zrobione. Apartament, no to były stolarka i cały apartament sam sobie jest taki, no już te francuskie dodatki, to było wszystko robione. Więc powiedzmy gołe mury, tak, do wzięcia i tego typu rzeczy, ale już cały ten, to już praca scenografii. Rekwizytorzy, scenografia. O takie twoje osobiste odczucia chcę zapytać, to jest tak, że jak budujecie to wszystko i to już wygląda okiem reżyserii, okiem kamery, tak jak ma wyglądać w efekcie docelowym.
to wy jakoś widzicie różnicę pomiędzy tym stanem, który zostaliście, a stanem, który zbudowaliście, to robi jakieś wrażenie na was? Czy to już jest czysta taka nie, robota nie, no, i fajant, idziemy dalej? W Białaczowie jak zrobiono tą fasadę, bo tam budowa dekoracji, całą fasadę, jakby ten front fasady musiała zrobić na nowo, tak? W sensie odtworzono fasadę na fasadzie, która istniała, żeby móc to wszystko przypalić, bo to jest jednak zabytek, więc nie podpalaliśmy niczego, nie robiliśmy żadnych dziur w dachu, okna, wszystko było tego. Więc jak ja przyjechałem, to naprawdę musiałem sprawdzić, czy oni aby nie skuli fasady jednak po prostu. A w pewnym momencie nie byłem w stanie powiedzieć, czy to było tak, czy to nie było tak. Jak już pozdejmowali, gdzieś tu brakowało tynku albo czegoś, to już musiałem patrzeć na zdjęcia, czy jak człowiek wchodzi i patrzy na to, to w pewnym momencie już... Ale nie, no tu były takie zmiany, że a jesteście, byliście to jednak film historyczny, więc no chodzi właśnie, się do, po prostu do budynku, który był domem starców i chyba, nie wiem, czy tam nie szkoła była wcześniej, czuć po prostu PRL całkowity i wchodzi się do takiego budynku, a potem się przychodzi i widzi się tuż po wojnie, a dwa miesiące później widzi się 20 lat później, jak to jest, czy tam 10 lat później, jak to dofinansowane, wyremontowane, więc nie, tu zmiany czuć. Tak. A były takie lokacje, z których po swojej pracy byliście jakoś szczególnie dumni, pośród pozostałych oczywiście też ważnych z tego końcowego efektu? Trochę na zasadzie takiego efektu, no wow, rzeczywiście to wygląda zupełnie inaczej. To nam się wyjątkowo udało i można sobie do portfolio wpisać na zasadzie... No trzeba chyba było z pionu scenograficznego zapytać, ale no zdaje się, że cała Łódź bym powiedział tak naprawdę. Dużo osób nie wierzyło, że to było kręcone w Łodzi, ten Paryż. Że to jednak wszystko to jest bez mała Łódź. Tak. To trzeba będzie ten kawałek pokazać włodarzom miasta, o czym teraz rozmawiamy, żeby... Myślę, że włodarze miasta wiedzą. Myślę, że włodarze miasta dalej was jeszcze tam mocno... Tak, Łódź może zagrać. Jak my to mówimy, Łódź może zagrać wszystko. A coś w tym jest, coś w tym jest. Super też, że wraca taka w pewnym sensie moda. Też producencka, lokacyjna na... Oj, wraca, tak. No. W te wakacje wróci dość. Tak? Z tego, co słyszałem, to wróci w mocnym uderzeniu. Kilku produkcji. Jest klauzula poufności, czy jest coś, o czym możesz nam metaforycznie... Znaczy nie, ja w tym wypadku tak. To ty z tego, co słyszę, ale będzie chyba kilka seriali historycznych. Ponieważ wraca moda na seriale historyczne i może miejscem jest tych seriali w dużej części Warszawa, ale Warszawa już, jak wiemy, nie jest w stanie siebie zagrać za bardzo. Z jednej strony, nie, no wiadomo, wszędzie wieżowce, nowe budynki, ludzie są też zmęczeni, bo tam jednak jak tylko wszyscy aktorzy zamieszkali w Warszawie, to od 20 lat Warszawa grała wszystko tak naprawdę. Jednak ta moda na wyjście z Warszawy i zrobienie tych seriali, czy tam nawet fabuł, poza halą zdjęciową, czy poza najbliższymi generami, zaczęła się dość niedawno, mam wrażenie, więc myślę, że sami mieszkańcy Warszawy zmęczeni. No to skoro Łódź została wywołana, to ja mam taki pomysł, żeby może Łodzian zaprosić, czy jeszcze chciałbyś coś tak... Już możemy, choć ja czuję niedosyt w obszarze poeksplorowania wątków psychologicznych i szeroko rozumianych aspektów relacji i miłości w zimnej wojnie, bo mam takie poczucie, że w zasadzie nie dotknęliśmy jeszcze tego tematu w ogóle. Może i być może państwo też będziecie chcieli się swoimi odczuciami o tym, jaką metaforą dla was jest zimna wojna, gdzie poczuliście może jakąś gulę w gardle albo jakąś miękkość w brzuchu, które tematy czy które wątki w filmie was uruchomiły. Zapraszamy, przypominam, że zawsze mamy dzisiaj książkę Piotra Pietuchy i Manueli Gratkowskiej do wydania. Motywacja taka przynajmniej materialna jest. Zapraszamy, jak chcecie państwo podzielić, to jest dobry moment. O czym jest ta historia dla was? Musi się odezwać pierwszy. To zwykle ten walec rusza, tak? Kamyczek, który tam później wypuszczony z góry uruchamia lawinę. No dobrze, ale to... Pojawiło się o miłości, o tęsknocie, o trudnych wyborach, o miłości, która się w tęsknocie jakoś tak przejawia, a realność, życie... W związku z różnicą wieku, tego aspektu tego filmu też nie lekceważył. No tak. Ręce były w górze, że się film podobał, więc ufam, że coś uruchomił, to jeszcze będzie, jak będziecie chcieli państwo, zapraszam, natomiast
zapraszamy, to ja może od siebie, tak, bo ja już czuję świeżbi, żeby te wątki o miłości poruszyć. Ja widzę absolutnie dużo uniwersalizmu od strony takiej psychologiczno-emocjonalnej w tym filmie, a tym, z czym się spotykamy też w swojej pracy zawodowej, przyglądając się, przysłuchując historią kobiet, mężczyzn, czasem par, bo z mojej perspektywy film opowiada o takiej miłości niemożliwej, bo z jednej strony jak jest niemożliwa, to jest nęcąca i kusząca, żeby szukać jej spełnienia, ale jak zaczyna być realna i zaczyna dotykać jakiejś codzienności i życia ze sobą, to pojawiają się konflikty i w zasadzie okazuje się, że trudno ze sobą trudno są żyć, więc to są takie ścierające się siły odpychania, przyciągania. Więc im dalej są ze sobą, to chcą być bliżej, a im są ze sobą bliżej, tym trudniej im ze sobą być. I takich historii znamy bardzo, bardzo dużo, gdzie taka miłość namiętna, wyobrażona, romantyczna jest tak bardzo pożądana, jak zaczyna być spełniana, konsumowana, to okazuje się, że ta codzienność wielu ludzi przerasta po prostu, tak? I że brakuje jakiejś umiejętności, jakiejś dojrzałości, jakiejś realności tego, z czym związek pomiędzy dwojgiem ludzi się sieje. To dla mnie o takich paradoksach, właśnie o takim przyciąganiu, odpychaniu. Tam jest taka dużo. Scena w filmie, kiedy oni idą właśnie ulicą Paryża i on ją pyta, dlaczego nie przyszłaś? Ona mi poczułam, że nam się nie uda. On mówi, że on tego nie rozumie. Miłość to miłość. Ja mam takie właśnie wrażenie, że on poszedł za tą miłością, w sensie jakby dla niego miłość jest wystarczająca, nic więcej nie potrzeba. A z kolei ona uznała, że nie, że ta realność jest ważna, tak? Że sama miłość czasami nie wystarczy. Ja to jakoś tak tą scenę zobaczyłam, tak? Oprócz pewnie innych jej motywacji, o których sobie rozmawialiśmy, tak? Że pewnie się bała, że pewnie wiedziała, że w kraju może być kimś, tak? A tam nie wiadomo. Ale tak też to zobaczyłam, że on gdzieś miłość, a ona, no nie wiem. Też jest realność. I ta realność ich dopadła w którymś momencie. Sądujemy. Słyszała pani również na tą scenę, że ona może poczuła, że przy nim będzie nikim, że on będzie od niej lepszy, tak? A nie dawał jej do zrozumienia, że jest partnerką. No, no ale pokazała tę scenę, gdzie ona się upiła na tym przyjęciu u znajomego, tak? Że on był po prostu dla niej, no powiedzmy sobie, za dobry. Tak? No ona nawet o tym mówi, prawda? Że boi się tej gorszości, że jest gorsza. Tak, że w pewnym momencie on będzie się jej wstydził. Tak? Dlatego ona nie chce z nim jechać. No już mamy wątek, który możemy... Ja mam wrażenie, że takie blokady było też. A jakie blokady psychiczne? Jest gorsza, tak, że jest ta społecznie niższa, że właśnie, no bo tak sama o sobie przemocowo dosyć mówi, mi się wydaje, tak? Myślę, że tak poniżając sobie, bo on tego nie słyszało od niego. Nawet właśnie wręcz czuć, że co ty powiesz, ty mówisz, jesteś, masz talent, tak? Masz potencjał, a po prostu u niego jest ten brak wiary w siebie, pomimo tego, że jest taką dosyć charakterystyczną i mocną postacią, tak? Taką właśnie, że nie boi się mówić, wyrażać swoich tam emocji czy swojego zdania, a z drugiej strony po prostu taka, nie wiem, czy się mała czuje, czy jest taka niewartościowana, czy taką właśnie dosyć mała, niską samoocenę, przynajmniej tak to dobrałam. Tak to bardzo nie widać, właśnie nawet, że po tym działaniu, które tam powodowała, tak, że to takie trochę jakby się bała tego, że może być dobrze, że dla niej takie to jest nierealne, że może być dobrze. Tak? Ja też tam pamiętam, pan z tyłu też chciał, więc proszę liczyć na głos, że będzie. Proszę bardzo. Teraz jak to usłyszałam, to dotarło do mnie, że bardzo jakoś tak krótko był potraktowany ten wątek kalirodczy, a że tak się zachowują często ofiary takiego molestowania seksualnego, prawda? Że się umniejszają, zerują się. Więc... Czyli ta różnica nożem wycięta, tak? Tak, że na to, no, to jest istotne. Nie, jak ona mówi, że się czuje gorsza, to no może tak wyjdzie z tego powodu. Mhm. Bo rzeczywiście ma ten talent i traktuje go tak nonszalancko, prawda? Jakoś zupełnie jakby, no i co? I
i właśnie wtedy nie wierzy, że coś się dobrego może tam spotkać, a przecież język muzyki akurat jest uniwersalny bez względu na to, czy mówi po francusku, czy nie mówi. Natomiast ja się uruchomiłam, najpierw chciałam się wytłumaczyć, dlaczego po obejrzeniu tego filmu, teraz pierwszy raz go zobaczyłam, nie uważam, że dostanie Oscara, mianowicie uważam, że jest niezrozumiały na Zachodzie i z tobą się nie zgadzam, że jest zrozumiały dla kogoś zagranicznego, bo myślę, że mogą zupełnie na przykład nie poczuć tej Jugosławii. Mogą nie poczuć, dlaczego akurat Jugosławia mogła być takim momentem i gdzie go tam indziej odesłali. Że jest kilka takich momentów, że sam rocznik nawet nic tym ludziom nie powie. No ale jako Angliska, no to... Są notatki, będzie posta. Historyk działa na dokumencie, tak, dokument jest stworzony. Się jako Angliska, no bo jednak to jest Romeo i Julia. I wtedy, jak niedawno jeszcze, w zeszłym tygodniu, ktoś mnie tam przekonywał, żebym poszła oglądać, i że musi się powstrzymać i powiedzieć, jaki jest zaskakujący ten koniec. No w ogóle dla mnie nie był zaskakujący, no bo Romeo i ja tak nie mówię, to zero zaskoczenia, tak? Ja po prostu czekałam, że coś jeszcze będzie, że może tym zaskoczeniem jest, że te tabletki nie zadziałały, dlatego oni tam siedzą i że coś... Może będzie druga część. To dalej, to tak się Natomiast jestem też wielokrotną emigrantką, też na już w drodze na kolejną emigrację. I też mam męża w innym kraju, więc te wątki, które poruszyliście, też mnie uruchomiły. O tyle, że akurat myśmy zauważyli, że potrzebujemy czasem być osobno, żeby móc te 20 lat być razem. I to trochę też wynika z tego, że cała moja rodzina jest autystyczna i po prostu ciężko jest być ciągle z ludźmi. No ale i ostatnią rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że coś, co zupełnie mi się nie wydało sensowne z psychologicznego punktu widzenia, to to, że on do niej w tym łagrze mówi, znajdź sobie kogoś normalnego, kto z tobą wytrzyma. Dlaczego to nie było? No to jest totalnie sprzeczne. To jest kompletnie, po prostu dwie odwrotności wsadzone na jednego zdania i wypowiedziane na jedno. Paradoksy. Tak. To jest... Że to jest odpowiedni, tak? I jeszcze nie, że ma być normalny wytrzyma. I żeby z nią wytrzymał. To jest niespójne, więc to jakby po tym, jak się podzieliłam jakimiś tam refleksjami, to tutaj mam pytanie do was jako psychologów, no bo dla mnie to jest totalnie... Jakoś mówię, wszystko czuję, tak? Wszystko mi pasuje, wszystko mi styka. Tu nagle, no kompletnie, kto mu takie zdanie mogę powiedzieć? Znajdźcie kogoś normalnego. Zdania typu koan i w filozofii, w medytacji, w komunikacji, w dramaturgii filmowej, w psychologii. Zdania typu, ile jeszcze będziesz się truć, żeby w końcu żyć zdrowo, na przykład, tak? Albo ile się jeszcze będziesz zabijać, żeby móc żyć. To paradoks w języku, paradoks w filmie. Jest środkiem wyrazu również. No dobrze, niech będzie, że jest to narzędzie, ale chodzi mi o to, że przecież to byli artyści, tak? I oni oboje to wiedzieli o sobie nawzajem i wiadomo, i też było wiadomo, że ona jest trudna, że z nią jest trudno, więc na pewno polecenie jej kogoś normalnego nie jest dobrym wskazaniem. Ale ja to rozumiem właśnie dokładnie tak, że to jest wskazanie nie do zrealizowania. I on, dlatego właśnie on jej tego życzy, że za tym jest takie, nie znajdziesz kogoś takiego. Ja to tak jakoś zrozumiałam, że to jest nierealne. Albo był tam przecinek i on się wycofał z tego normalnego i powiedział, kogo kto sobą wytrzyma, jako poprawił się, tak. Zastanowił się szybko, wystrzymał, więc po przecinku szybko powiedział, kogoś kto sobą wytrzyma. Okej, to już zaczyna nam się właśnie ta lawina tych kamyków uruchamiać. Pan z tyłu też chciał się odnieść jeszcze. To znaczy tak, dla mnie uderzające tutaj w tym filmie było na pewno to, że główna bohaterka jest rzeczywiście osobą, która tak czuje się zdecydowanie gorzej niż jej partner Wiktor, tak? Mimo tego, że on nigdy nie dał jej poznać, czy nie dał jej odczuć czegoś takiego, bo zawsze się o nią starał i uważał, że jest wartościową osobą, to w niej cały czas pokutowało po prostu tak. To, co już zostało tutaj też wcześniej powiedziane. Natomiast drugim takim elementem jest właśnie, nie wiem, podjęcie jakiegoś ryzyka, podjęcie jakiejś decyzji i przekroczenie tych swoich granic, tak? Dla mnie jest to taki trochę symboliczny obraz
wyjeżdżania za granicę w tym filmie, tak? Przekroczenie tej granicy żelaznej kurtyny jako takie przekroczenie własnych, wewnętrznych granic, czego ona po prostu, no w moim odczuciu, nie robiła po prostu, tak? Bo wielokrotnie gdzieś te szanse się pojawiały, natomiast ona z tego rezygnowała i jakby wracała do Polski, do tego, co było w niej i do tych pierwotnych jej cech charakteru. Czy co? Jeszcze ktoś? Proszę bardzo. Ja muszę się przyznać do jednej rzeczy, że ja tak Państwa słucham, a słucham Państwa z wielkim zainteresowaniem, to budzi się we mnie zawodowy sprzeciw, bo ja jestem z wykształcenia filozofem, a psychologia to takie trochę, proszę mi wybaczyć to określenie, niewydarzone dziecko filozofii. Wybaczamy. To ja podzielę się swoimi dwiema refleksjami. Pierwsza rzecz taka, że to, co mnie w tym filmie, nie chcę powiedzieć rozczarowało, ale rozczarowującą postacią była postać grana przez Kota. Ten człowiek, bohater grany, dla mnie był uosobieniem takiej naiwnej wiary w potęgę na przykład miłości, która to ta miłość potrafi przezwyciężać wszystko. Od jakichś przeszkód politycznych, społecznych, różnic wieku. I druga rzecz, którą się chciałem podzielić, to właśnie bohaterka była tą osobą, której się udało w najlepszy, moim skromnym zdaniem, sposób rozpoznać tą egzystencjalną sytuację człowieka. Mi się nic nie może udać. My żyjemy w świecie, który jest zimny. Marność nad marnościami. Dokładnie tak. No, życie jest krótkie, bez słońca i jedyne, co nas czeka na samym końcu, to śmierć. Dlatego na przykład to, że on jest czarno-biały, te wszystkie scenerie są takie wyalienowane z już doskonałym zabiegiem formalnym. I ona to doskonale, moim skromnym zdaniem, rozpoznaje. A on jest takim człowiekiem bardzo, bardzo naiwnie wierzącym w to, że ten świat ma jakiś sens i ten sens się da wydobyć. Ona już wie, dla mnie przynajmniej, że tego sensu się nie da wydobyć. Nie będziemy się tam bawić. I dlatego ten koniec też jest taki całkiem dla mnie. No, na początku myślałem, że to popełnione przez nich samobójstwo jest trochę rozczarowujące, ale tak sobie pomyślałem, że być może dla niego, z jego perspektywy, ono jest rozczarowujące, ale dla niej no, to jest logiczną konsekwencją sytuacji, w jakiej się znalazło. Dlatego jak Państwa słucham i mówią Państwo, ona ma taki kompleks gorszości, a była molestowana. No może w sumie i była, pewnie była. Pewnie i tak ma kompleks związany ze swoim pochodzeniem, czy z brakiem wykształcenia. Ale ona jedna, ja bym tak powiedzieć, no jednak jest tą postacią, która tutaj rozgrywa w tym filmie. Nie on, nikt inny, ona jest postacią rozgrywającą. Wszystkie bariery klasowe wobec jej, jakby tak powiedzieć, ciągle się potwierdzającej osobowości przed nią rozpadają. Tylko że ona rozpoznała, że to nie ma nic, że nie ma tu sensu. Ja nie mówię, że ja się z tym zgadzam z jej diagnozą, ale dla mnie... Znaczy z Pana diagnozą na temat tego, jaka według Pana była jej diagnoza. Nie. Inaczej. Ja się nie zgadzam z jej diagnozą, bo choć jestem przekonany, że moja diagnoza na temat jej diagnozy jest nadzwyczaj trafną. No diagnozą. Właśnie. No. Tak, więc tylko nie mam żadnych wątpliwości, że okay. Tutaj trafiłem. Tak czy inaczej, jeżeli bym miał sympatyzować, to jest takie trochę naiwne tutaj, to ja bym nie sympatyzował z ich miłością. Bo tam mi, dlatego Andrzej się z tą mogę chyba troszeczkę nie zgodzić. To się bardzo nie zgadza. Tam to... Sól sensu. To było, jakby tak powiedzieć, mało interesujące. Bohater był irytujący, jak ja oglądałem. Nie oglądałem tego filmu dzisiaj, bo to Andrzej mnie dzisiaj na ulicy spotkał i mówi, że idzie na takie spotkanie, to mówię, ja też przyjdę. I przyszedłem. Oglądałem ten film czas jakiś temu i to, co pamiętam, jak patrzę na ten... plakat, czy jak to nazwać, za państwem, to że on mnie tak strasznie irytował. Nie mogę go zdzierżyć. A jak patrzę na nią, to mi przywraca, teraz powiem górnolotnie i trochę prowokacyjnie, więc proszę nie brać tego na serio, wiary w człowieczeństwo. Jakkolwiek byłoby połamane i bezsensowne, to jednak ona to potrafiła zrobić. Jeśli mogę, jako współgospodarz czuję, że mam 51%. Więc mogę. Po pierwsze tak, ja słyszę w tym, co Pan mówi, też taki pragmatyzm i
logiczno, analityczne podejście do tej sytuacji. To jest komplement, więc proszę go przyjąć, ewentualnie odrzucić, tak? Ja też się nie obrażę. I druga rzecz to jest taka, że właśnie na tym polega, słuchajcie, seans psychologiczny, żeby porozmawiać o tym, jak my obiektywnie, patrząc na te same 83 minuty, subiektywnie inaczej filtrujemy, przepuszczając to przez siebie, co zobaczyliśmy. Jakby na tym nam zależy, jako organizatorom seansu psychologicznego, żeby z tych różnych perspektyw na to spojrzeć, a za chwilę też przejdziemy, bo się dużo wątków psychologicznych pojawiło i też naszą rolą jest to, żeby to usystematyzować i być może pewne kwestie dotyczące szkiełko i oko, serce i rozum jakoś się tutaj zaraz połączą. Ale to tylko jedno zdanie, Andrzej ma notatki. Bardzo ciekawe, co pan powiedział, bo ja rozmawiałam w tym filmie, oglądałam go pierwszy raz i ona powiedziała, że z jej perspektywy to ona w ogóle nie czuje się gorzej, tylko po prostu realistką. I ona po prostu przewidziała to, że tak to będzie, że taki jest świat. A po drugie, ona powiedziała, że ona w ogóle uważa, że ona go nie kochała, tylko że ona kalkulowała, że ponieważ kalkulowała, to nie mogła go kochać, o taka była jej nawet definicja, że ona kalkulowała, że lepiej zostać w kraju, że później tam, no nie wiem, wyjść za mąż, tak? No więc ja tak rzucam pod dyskusję taką też... Ale jeżeli w ten sposób spojrzymy, to ten film w ogóle nie jest miłości, bo gdyby on ją kochał, to by nie wyjechał, nie zostawił. A gdyby film nadal był o miłości, to ona by się zainteresowała dzieckiem i nie popełniała samobójstwa, bez względu na to, kto jest ojcem. Czyli, że dla pani nie jest to film o miłości, tak? Że to się nie mieści w miłości. Takie zachowania nie mieszczą się w miłości. Jedno słowo. To jest dla mnie, tak? W kontekście tego, że to nie jest, znaczy tego, że pani powiedzie, że to nie jest film o miłości. To nie jest film dla mnie o miłości romantycznej. To jest film trudny, bo w pewnym sensie jest dla mnie prawdziwy. Tak? Miłość to, to kochamy się, jest pięknie, jest zawsze, nie. Wybory są w życiu bardzo trudne. To, że on przeszedł za te granice, nie znaczy, że ja nie będę przeszedł za te granice. Muszę kochać, sobie poszedł, tak? Bo tam widział dla mnie w logice, tak? Tak wybierając lepsze życie. No, też się z panem z Wydziału Filozofii nie zgodzę. Wybaczy pan? Dziękuję. Dla mnie rola Zuli, tak? Bohaterka Zula, znaczy to ona w tym układzie, to jest film o miłości dla mnie, to po pierwsze, po drugie ona go kocha, on ją kocha, po trzecie, według mojej obserwacji, po trzecie, ona jest strasznie w tym toksyczna i bardziej ona jest dla mnie toksyczna w tej miłości niż on jakiś jej poradny, bo on chce ją kochać. Ona chce, ale ze względu na swoje doświadczenia gdzieś życiowe, o których mówi, nie potrafi. Tak, no bo potrafi tak jak umie, czyli trochę się zbliża, ale może ucieknę, ale może mi się to nie kalkuluje, tak robi analizę transakcyjną, coś sobie wymyśla. On przy niej trwa, jakkolwiek naiwnie, no ale w tej miłości trwa i ona go jakoś prowadzi. Tak, on bardziej słucha siebie, ona słucha różnych demonów, które są, przynajmniej jak to widzę. To będzie źródło wywołane, czyli co historyk ma na karteczce, a to wcale nie jest historia. Do jednej rzeczy historycznej chciałbym się odnieść, znaczy niezrozumiałości filmu. Sytuację mamy taką, że w tej chwili nawet część całkiem spora studentów historii przychodzących na historię nie kojarzy Josipa Brodskiego. I dla mnie kryterium... Tito to jest taki piosenkarz chyba. Tico. Kiedy ja się zastanawiam nad tym, czy ten fragment jest zrozumiały, czy niezrozumiały, to próbuję pomyśleć, co sobie dopowie widz. I widz może sobie dopowiedzieć, że to jest po prostu inny kraj, albo że nie chcieli wydać, albo z jakiegoś powodu nie musi wiedzieć, że Tito zaczął być coraz bardziej bokiem do całego bloku. Albo że Jugosławia sobie w tych czy innych okresach historii komunistycznej przeszłości radziła lepiej ekonomicznie niż inne kraje. Była wręcz takim przedmiotem podziwu. Można sobie pomyśleć, że Jugosławia się po prostu z Polską jakoś tam nie zgadzała. Albo że tamci lokalni esbecy nie chcieli wydać. Znajdzie sobie uzasadnienie.
Jeżeli jesteśmy... powiedziane też, jest. Dozą, że on ma... Poproszono go, żeby go wydali do Polski, tak, ale, ale mu dają tą szansę odesłać go z powrotem. No właśnie. Cała ta rozmowa jest jak rozmowa o burzy czy o księżycu u Szekspira, tak? Po prostu cała scenografia jest zrobiona w słowach, tak? Ale w tym kontekście ta niezrozumiałość, ja zresztą nie wiem, czy niezrozumiałość czasami nie jest uwodząca. Przy czym mam wrażenie, że cały czas narracja pomiędzy naszymi bohaterami jest poprowadzona tak, że ona jest do nas zrozumiała. Ona się może z nami, tak jak słuchać z Państwa wypowiedzi, nie zgadzać z naszą wizją miłości, albo zgadzać. Na przykład mam kompletnie inne zdanie niż Krzysztof, jeśli chodzi o Wiktora. To znaczy, ja się jeszcze bardziej odsłonię z kolei psychologii, ja się z nim utożsamiam. Jakkolwiek naiwna by to nie była wizja miłości. Mimo wszystkich różnic, nawet przy założeniu, że on może wiedzieć, że ona jest młodsza, że jej tam jest źle, on to czuje. I teraz w tym kontekście dla mnie te wpisane słowa znajdź sobie kogoś, z kim ci będzie, z kim sobie ułożysz życie, brzmią lepiej, bo przy założeniu pewnych tego rodzaju paradygmatów miłości, romantycznej, nieromantycznej nie wnikam, ale takiej miłości pełnej. Ludzie są w stanie sobie powiedzieć, tak bardzo kocham tą osobę, tą drugą, że kocham ją tak, że chcę, żeby była szczęśliwa, co niekoniecznie oznacza, że chcę, żeby była szczęśliwa ze mną. Choć z drugiej strony tego rodzaju słowa bywają wypowiedziane często, i to i przez kobiety, i przez mężczyzn, jako pewna prowokacja, jako pewien akt rozpaczy, jako pewne wrzucenie granatu w sytuację. Albo eufemizm. Eufemizm. Bardzo wiele różnych rzeczy może wyrażać taki komunikat. Teraz co do... Jeszcze dwie rzeczy zwróciły, znaczy jakoś tam mnie zaciekawiły, czy jakoś teraz we mnie zagrały. Ta nonszalancja w stosunku do własnych darów i talentów. Człowiek wprowadzony w określony stan, albo będący w określonym stanie, może zacząć lekceważyć swoje dary i talenty. One mogą w którymś momencie już dla niego nie smakować, mogą nic nie znaczyć, mogą nie dawać tego, co daje tę większą siłę do życia. No i jeszcze do tej kwestii, kto tu jest tą stroną bardziej, a kto mniej. Mnie się to kojarzy z starożytnym greckim systemem, zresztą rozkuwanym przez historyków i filologów od 30 lat co najmniej. Teoretycznie odnoszony tylko do Aten, do okresu klasycznego, do miłości homoseksualnej, w gruncie rzeczy uniwersalny. No, mówi się o tym systemie Erastes Eromenos. Jeden kocha, czyli jest kochający, kochanek, a drugi to jest ten kochany. To są dwa participia. Po grecku. Jedno jest czynne, drugie jest bierne. Czyli ten Erastes to jest ten, który kocha, Eromenos to jest ten, który miłość przyjmuje. Tak jak mówię, to już my tak bardzo w historii na to nie zwracamy uwagi, choćby to przez 100-200 lat był jakimś modelem preferowanym w Atenach. Bo książkę Davidsona się właściwie tego już nie da utrzymać jako ogólnego naszego opisu zjawiska. Ale on tutaj jest bardziej, ten Erastes, a ona jest tu Eromenos, Eromene, nieważne. Czy on się w niej zakochuje, on o nią walczy, ona od początku widzi, że wpadła mu w oko. On być może więcej dla niej najpierw ryzykuje. On pewnie widzi też, ja mogę sobie dopisywać, okej. Okay. Dużo zmieściłeś na tej kartce. To już kończę. Ale w każdym razie to ona jest tutaj tą stroną, która bardziej decyduje. To już starożytni mówili, że to Romenos tak naprawdę decyduje, a nie Erastes. Nie ten, który kocha, tylko ten, który przyjmuje. I teraz tylko, że jeżeli popatrzymy, że to jest wiele lat, to dla mnie, nie wiem, może ja czytam inaczej te ostatnie sceny. Ona pijana wychodzi z tej ludowej piosenki, z tej opery leśnej, czy co to tam było. Pijana może dlatego, że nie chce w ogóle śpiewać tych głupich piosenek. Że odcina się. Tym sombrero, odcina się. A może dlatego, że jest totalnie nieszczęśliwa, bo może, czy dlatego, czy nie dlatego, to jest zostawione chyba do naszego uznania. Wzięła ślub z dyrektorem administracyjnym i ma z nim dziecko, żeby uratować życie komuś, kogo naprawdę kocha, z kim nie będzie mogła być, czy z innego powodu, czy ma tak dosyć swojego życia. I to już nie jest ta sama Zuzanna, która mogła mieć swoje kompleksy w Paryżu. Młoda dziewczyna, która jest zazdrosna o poetkę, o to, że on już jest tam wcześniej, że jest starszy, że jest bardziej wykształcony, że sobie lepiej radzi na tym obcym paryskim bruku. To już jest inna kobieta. Tutaj może być w lepszej sytuacji, ma po prostu dosyć swojego życia. Pozwoliłem sobie zapytać, przeprowadziliśmy taką krótką rozmowę, zanim nas zaczęto nagrywać. Czy oni popełniają samobójstwo dlatego, że już nie potrafią się wyplątać z tej sytuacji, czy pewnie wszystko gra rolę, ale co dla mnie jest tutaj czynnikiem
ja tak to sobie w swojej głowie zostawię decydującym, bo oni już po prostu nie mają siły walczyć o tę miłość żadnej z nich. Okej, dziękuję. Ale to też jest to, co powiedziałeś ostatnie zdanie, to też właśnie zostawia te paradoksy, tak? Że przysięgają sobie, będę cię kochać aż do samej śmierci. I ja tak? Tylko jeszcze podkreślę jedną rzecz na koniec, bo na tym mi pewnie najbardziej zależy. Taka miłość, Krzysztofie, może się w ogóle nie udawać. Może być naiwna. Ale to nie znaczy, że agens, podmiot kochający, nie będzie tak kochał w XIX, XX, XXI wieku. Mimo że wie, że to jest bez sensu, że to jest naiwne, że to nie ma żadnej szansy. Tym bardziej, że mówimy o pewnym stanie zakochania, który moim zdaniem tu jest bardzo dobrze oddany. Nie mówimy o... On może sobie racjonalnie zdawać sprawę z tego, że to jest kompletnie bez sensu. Czy to sprawi, że przestanie kochać? Ależ absolutnie nie. Absolutnie nie. I on wręcz tam pada też taka fraza, będę na ciebie czekać. No przecież nie, chyba nie powiedzieliśmy o tym jeszcze, prawda? Ona powiedziała. Pada z jej ust. Dla mnie bardziej pasuje do niego, ale w gruncie rzeczy może być powiedziana przez każdą z tych dwóch osób. I też coś, co odgrywa cholernie ważną rolę, jak mi się wydaje, w takim przeżywaniu miłości. Tak, rzeczywiście jest... Niektórzy przeżywają taką miłość właśnie w czekaniu, w tęsknocie, w braku, w poczuciu braku, tak, to jest bardzo tyle siły. Czy ja myślę, że... Proszę, jeszcze. Powiedziałeś, że on się bardzo o nią starał, ale czy w momencie, kiedy on wyjechał, on gdzieś tam znikał, to nie było tak, że to ona się pojawiała tam, gdzie on bywał, dwa razy przyjechała do niego do Francji, potem ona go wyciągnęła tak jakby z tego więzienia, więc tak naprawdę ja nie wiem, w którym momencie on o nią walczył, ale ona jak już go z powrotem miała, to robiła, znaczy sprawiała taką sytuację, żeby był od razu między nimi konflikt, bo tak może bardzo się starała o ten kontakt z nim, że jak już to miała, to już to było dla niej nieinteresujące, bo może samo staranie się do spotkania z nim, czy znowu do ożywienia tej miłości po iluś tam latach, było dla niej takie, właśnie samo dążenie było celem, a niekoniecznie spotkanie z nim. Jasne, ja się zgadzam, to, że ona się stara, to widać, ja może tutaj nie oddałem jej pełnej sprawiedliwości, dzieląc tym sztucznym systemem. Tak, ona też się stara na miarę swoich możliwości, przekraczając samą siebie i bardzo wiele składając w ofierze podczas tego. Myślę, że czas na podsumowania, bo się rozkręciło. No, patrzę na format, w którym jesteśmy zwykle, tak? Bo ktoś to później jeszcze musi wszystko ładnie pomontować, żeby można było to oglądać na YouTubie i w mediach społecznościowych, dla tych, co chcą oczywiście. Puenty. Dla mnie takim motywem, wokół którego ta dyskusja z Państwa perspektywy, za co dziękuję, też została uruchomiona, jest wokół też tematu miłości, że miłość jakaś jest albo jakaś nie jest. A z perspektywy gabinetów psychoterapeutycznych można powiedzieć, że definicję miłości ma każdy inną. Ze względu na historię pochodzenia, rodziny, wartości, wszystkie mechanizmy nieuświadomione, które za tym stoją, to co stanowi granicę tego, co akceptowalne i obawę przed tym, co nieprzekraczalne, ze względu na to, z jaką historią pochodzenia własnej rodziny idziemy, kogo znajdujemy po drugiej stronie, jakie doświadczenia życiowe nas kształtują, więc znalezienie w tym jednego mianownika tego, co dla ludzi akceptowalne w relacji z drugim człowiekiem, to ja życzę zdrowia temu, kto taką definicję wspólnego mianownika znajdzie. Stąd też różne tutaj opinie dotyczące tego, co w miłości można, a co nie można względem rodziny, dzieci, partnerów, swojego życia, zmian, ryzykownych decyzji i tak dalej, więc myślę, że warto po prostu sobie zadać pytanie, jak ja definiuję miłość i jak ja swoją definicję miłości komunikuję z drugą stroną wtedy, kiedy w jakiejś relacji bardzo bliskiej emocjonalnej jestem. Kilka wątków się pojawiło. Pojawił się wątek niskiego poczucia własnej wartości, zaniżania poczucia własnej wartości względem talentów, zasobów, które główna bohaterka posiadała. I rzeczywiście tak, to się często dzieje i nad tym się też często pracuje. Kolejna kwestia. Konformistycznie w starym kraju za kurtyną być kimś, kiedy zaczynało się w zasadzie od zera i zrobiło się wiele rzeczy w życiu, mówię z perspektywy głównej bohaterki, tam scena w kolejce, co będziesz śpiewać, zanudź mi, podchwycenie, spięcie się, donoszenie i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście teraz mówię w telewizji, jakaś walka o siebie po to, żeby w tych dramatycznie trudnych realiach czasów, mówię o obyczajowości i walcu wojny i tego, jak się system zmienił później, jakoś przetrwać.
Więc ona, patrząc na ten pragmatyzm, o którym pan mówi, stwarzała sobie warunki, a to jest instynkt też. I my często nie wiemy, my często o tym rozmawiamy w gabinecie, jakie ludzie mają mechanizmy obronne własne, żeby się w ogóle móc ochronić w różnych sytuacjach życiowych i do czego są zdolni, żeby móc się ochronić. Teraz ja nie oceniam, naprawdę, ciężko mi jest ocenić, gdzie ta granica jest. To ja takie dwa elementy, nie wszystko jeszcze, tak? Proszę bardzo. Ja mogę dwa słowa, bo próbowałam się dotknąć wcześniej do głosu, no ale nie było mi dane. Przepraszamy w związku z tym. Jeszcze chciałam się krótko odnieść tutaj do pana wypowiedzi na temat głównej bohaterki. Wydaje mi się, że tu pan tak jakoś być może za bardzo gloryfikuje tą postać, bo ja ją troszkę inaczej widzę. Ja ją widzę, to nie jest dziewczyna, która skończyła filozofię, tylko prosta dziewczyna, która kombinuje po swojemu i tak jak pan powiedział, ona pewne jej zachowania wynikają z takiej prostej walki o byt i myślę, że nie można za bardzo kombinować, bo się przekombinuje. I ciężko oceniać. Tak, i ciężko oceniać, tak. Nie bycia, wiemy, tyle nas sprawdzono i każdy wie o sobie właśnie tyle. Co to oznacza w konkretnej sytuacji konfrontowania się z trudną rzeczywistością? To byśmy byli jak najmniej doświadczani z jednej strony, a z drugiej strony, żebyśmy życiowo mieli jak najwięcej doświadczeń, które nas kształtują, tak? Tylko żeby mieć jakiś balans pomiędzy jednym a drugim. Ja takie dwa wątki zaznaczyłem. No wybory, tutaj też się pojawiają, tak? Trudne wybory. Przyciąganie, odpychanie i to czym, tak też Andrzej powiedziałeś, o tym niespełnieniu w miłości, o przestrzeni w miłości na to, żeby tak kogoś kochać, żeby dać komuś odejść na przykład też, tak? Ale to przyciąganie, odpychanie, to o czym też Państwo po części mówiliście, różnice w temperamentach również, to też warto zaznaczyć, bo mówię oczywiście bardzo na skróty. Zula. Agresja. Tak? I to tyle, co chciałem powiedzieć. A znowu Wiktor po drugiej stronie to jest powściągliwość i dawanie ekspresji swoich emocjom, swoim emocjom przy fortepianie i przy batucie i partyturze. Tam były sceny, w których on oddaje nagromadzone w nim emocje poprzez interpretację muzyczną. To jest też takie pytanie, które mnie bardzo często zadają pacjenci. Czy przeciwieństwa się przyciągają? Czy my jesteśmy tak różni, czy to się może udać? Bo jak jesteśmy podobni, to jest w ogóle nudno. A jak jesteśmy różni, to się nie możemy dogadać. Tu jest dużo wątków, tak? Taki wątek też rozmawialiśmy, tak? Czy takie to wzbudzanie konfliktu, to, że ona właśnie przychodzi, odchodzi, to też czy to nie jest tak naprawdę jakaś taka obawa przed bliskością, tak? Że ona właśnie słabo w ogóle wierzy, że im się uda, że bardzo chce, tutaj gdzieś się pojawiło to tak, że bardzo chce, ale tak naprawdę nie wierzy, więc trochę jakoś to sabotuje i stąd takie zachowanie. I też już pani nas opuściła tutaj z przodu, która też brała udział w dyskusji, a propos tych paradoksalnych życzeń wypowiedzianych też, tak? Że to z jednej strony, to już trochę mówię, interesując się scenariuszopisarstwem mniej lub bardziej, nawet po części można powiedzieć praktycznie, to są to figury z jednej strony filmowe, dramaturgiczne, że paradoksy, kontrasty, skrajne sytuacje po prostu są filmowe. Im więcej jest tego typu, to mówię o jednym wymiarze, tak nie psychologicznym, ale takim czysto filmowym, że Esbeck zachęca Polaka na emigracji, ale ty nie kochasz, ja kocham. Że jugosłowiańscy SBC-y wrzucają go do pociągu, robią coś zupełnie innego niż powinni robić. Że zamiana ról, taki wiecie, hak, zamienienie w ogóle konwencji jest bardzo filmowe i to dobrze się ogląda. A od strony psychologicznej, no to paradoksalne propozycje, po pierwsze, mogą być wymiarem też często takiego rodzaju nagromadzonych emocji, biernej agresji, czyli ja z jednej strony sobie coś życzę, ale z drugiej strony tak ci życzę, żeby to było niemożliwe do spełnienia. Konfliktu dokładnie tak. I to też za tym stoi. No, dla mnie zimna wojna od strony obrazu, scenariusza, sposobu opowiadania historii, tam takiego mini mastershota ze sceną, w której ona znudzona, leży na barze, po czym włącza się beat, włącza się melodia i zaczyna płynąć
w tą salę i tańczyć. Słyszałam, że to był chyba, nie wiem, 30 dubel chyba, czy tam, no nie wiem, ale jakoś... Czyli na jednym ujęciu, tak? Kręcona długo. No, reżyser jest słynny z tego, że bardzo dużo dubli i to był któryś tam z kolei. I potwierdzam, że... Ciężko mi powiedzieć, akurat okay. W tym wypadku byłem chyba na jednym obiekcie. Ale też dubli jest sporo, tak. Aha, ale też a propos tych paradoksów, które mówisz, że są takie filmowe. Ja mam, słuchajcie, takie poczucie, że my się zawsze komunikujemy na dwóch poziomach. Poziom treści, czyli to, co my wypowiadamy, i poziom jakiegoś procesu, tak? I czegoś, czego nie wypowiadamy. I często to, że my coś mówimy, ale za tym się kryją tak różne motywacje i tak różne emocje, no to jest właśnie to, co często się właśnie rozczytujemy w gabinetach, tak? Psychoterapeutycznych, że nie o to chodzi, żeby ktoś przytoczył słowo w słowo dialog, bo nie o to chodzi, tak? Że to, jak my się kłócimy o naczynia, to tak naprawdę z reguły nie kłócimy się. Ja tak wrzeszczę na nią, bo ją kocham. I to klasyk, to jakby z takich właśnie wzajemnie znoszących się znaczeń, dopiero później to jest kwestia procesu pracy nad tym, jak sobie zdać sprawę z tego, jak okazuje miłość, na ile to jest rzeczywiście ekologiczne, w sensie służące dobrostanowi obu stron, na ile jest toksyczne na przykład, tak? A ktoś zupełnie sobie z tego nie zdaje na poziomie świadomym sprawy. Zbieramy, puentujemy. Bardzo dużo jest psychologii w tym filmie. Ja się bardzo cieszę, mówię za siebie, że się Państwo uruchomiliście na tym forum. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że konwencja seansu psychologicznego w kinie Bodo i dzisiaj jest film Zimna Wojna. To nie jest psychoterapia grupowa, bo nie o to chodzi, ale chodzi o stworzenie przestrzeni do tego, żeby trochę bardziej uważnie porozmawiać i żeby taka rozmowa była kanwą do tego, żeby sobie parę pytań już indywidualnie, jeżeli ktoś oczywiście uzna, że chce, w głowie zadać. W kontekście tego, ile kawałka siebie, być może swoich doświadczeń widzę w bohaterach, jak sobie w podobnych sytuacjach, jeśli przeżyłam, radziłem, co dla siebie mogę z takiego seansu i spotkania wziąć, i za to Państwu chcemy podziękować. Również dziękuję naszym gościom. Byli dzisiaj z nami Michał Śliwkiewicz, reprezentujący opór. I doktor Andrzej Kompa, reprezentujący Uniwersytet.